O mój Boże! Nie mogę uwierzyć, że to robisz. A nie wydaje wam się, że to jest odrobinę chamskie? Aj tam. Zasłużyła sobie. To nie jej wina, że tak ją ciągnie do Majka. Hanna się do niego podwala, a ja tu tylko dbam o moją M. To, że jest przewodniczącym, wcale nie oznacza, że jest własnością publiczną. Majk jest mówi. Ej, M. Nie jestem niczyją własnością. Co też nie powiesz, skarbie? Mike? To ja, Hanna. Hej, Hanna. Ej, ktoś tam był? Tata mówił, że tylko my tu będziemy w weekend. Josh? Matko, Josh. Jak zwykle, żeś nas wszystkich przebił, brat. Ja pierniczę. W co się tym razem pakuje nasza naiwna siostrzyczka? Przysłałeś wiadomość. Fajnie, że jesteś. Może powinniśmy zacząć od, wiesz, czegoś małego i zobaczymy, co będzie dalej. O, tak. Matko, zobacz, rozbiera się. O mój Boże! Matt? O co tutaj chodzi? A... Hanna! Przepraszam, Hanna, wszystko się pomylało. To tylko głupi żart. Ale... Och, ale z was dupki. Brak słów. Hanna! Na zewnątrz ktoś jest. Co jest, kurde? Hanna! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? Wszystko gra, tylko ona na żartach się nie zna. To tylko małe jajo, Hanna! Coście narobili? Tak się tylko droczymy, Beth. Rozumiesz, na żarty. Wy gnoje! Hanna! Hanna! No to powinniśmy biec za nią? No ciebie to na bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank, Mike. O kurde! Hanna, gdzie jesteś?
Hanna! Hanna! Halo? Hanna! Jezu, na pewno zmarzłaś. Masz, weź mój płaszcz. Ale za mnie idiotka! Durna pała! Hanna? Zanim zaczniemy, warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. Nie da się już zmienić tego, co się zdarzyło. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co do tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać. Musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Zatem zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry. To bardzo istotne. A ja pomogę ci to dostrzec. Czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające. A ja jestem tu po to, by upewnić się, że niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Dobrze. Zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę tę kartę. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie. Odpowiedz szczerze, to bardzo ważne. Inaczej to nasze doświadczenie na niewiele ci się zda. Więc jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obrazek? Tylko szczerze. Okej. Szczerość jest ważna. A jak myślisz, dlaczego odczuwasz ten niepokój? Rozumiem. No tak. Załóżmy, że nie byłoby tam żadnego stracha na wróble. Byłoby ci dobrze przebywać tam w samotności przez tydzień, na ten przykład. A jeśli powiedziałbym ci, że ta chata jest nawiedzona? Rozumiem. Wydaje się, że cierpisz na bardzo silny lęk przed wszystkim tym, co jest nadprzyrodzone. To, co leży za zasłoną śmierci, jest niewątpliwie największą z niewiadomych.
A co takiego może wzbudzić większy strach, jeśli nie to, co nieznane? Proszę, pamiętaj. To jest tylko gra. Zdaje się, że czas już kończyć naszą sesję. Wkrótce porozmawiamy. Okej. Obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Waszyngtonu. Szeryf Annie Klein, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Marcin. Słuchaczom nowe informacje o Hannah i Beth, siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa? Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Wnosi, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... całą rodziną Washingtonów. Ich synem Joshem. Szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele. To jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu. No wiecie. Wiem, że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hannah i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Tak!
tam ktoś? Serio? Ach, cholera. Jezu, nieważne. Malutka? Głodna? Tak? Słodziak. Wypas. Chris, jesteś tu? Torba jest tutaj, a ty? Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? Może jednak nie powinnam grzebać w rzeczach. Chris? Sam, hej, jesteś. A, właśnie. Znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci. Musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu niedaleko. Spodoba ci się.
rany, patrz na to. No, myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój, przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. Ta-da! Nieźle, co? No! Dawaj, patrz na te śliczności. Śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie, ty pierwszy, Chuck. Dobra, no to lecimy. To, żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi. Gdzie chce? No, nie, nie sądzę, mała. Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. Nieźle. Chris ci skopał zad. Ej, snajper, transport jedzie. Chwila, już zacząłem to ogarniać. Rusz się, Chris, nasza bryka. Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. No, serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. Szybko zleciało. A to dziwne. Zamknięte. Josh o to prosił, żeby ludzie nie włazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. Panie przodem. O, jaki dżentelmen. Najtrudniej z nas ma Josh. Nie wiem, jakim cudem się trzyma. Ja byłbym wrakiem. Cóż, trzeba będzie na niego trochę uważać. Na pewno wiele przeszedł, a raczej nie wygląda na gościa, który często prosi innych o pomoc, nie? To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj tam bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać. Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To już spora góra. W dzień jest dużo piękna, ale w nocy wydaje się groźna jak drzewiący olbrzym. Masz już wydawcę? Że co? Na tomik poezji. O drzemiącym olbrzymie z lasu Blackwood. O, goń się. W końcu. Idziesz? No wiesz, miałem w planie tu zostać, walnąć w kimę, ale okej. Okay. Całkiem jak na studniówce. No to siup! Ano, ahoj, przygoda! Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicę
Josh serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjarany chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć i trochę się martwiłam. Nie ma o co, to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki. Miło słyszeć. Wiesz co, skończmy gadać o tym, co było i cieszmy się wycieczką. Ach, wiesz, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josha? Nie. Okej, w trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak siedzący obok Josha strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. I wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simmons zaczęła dojrzewać 3 lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik, to kto wie? Możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak... Bum. Efekt motyla. Rety, nowi ludzie. Czas się przywitać. Co jest, kurde? Jess, hej! Jessica, tutaj! A co, wy macie jakiś zawał, czy jak? Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. O mój Boże. Byłem pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut i bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Ta, widzę. No. Ej! No. Co my tu mamy? Chris! No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris? I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Mike i M zerwali. Ja z nim jestem. Drama. Wcale nie. Chirurgiczne cięcie, M schodzi, ja wsiadam. Ha. Dobra, lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. Idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie, inni też. Aha. Sam? Ale tu jest widok. Normalnie dech zapiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Bo wtedy chyba nie byłoby tam tak łatwo. Nie wiesz? No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? Mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak, nie wiem. No tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie. Ale może będzie fajnie. Jezu! Stary!
Cześć wam. Michael! Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, kurde. Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? Chciałem tylko rozluźnić sytuację, Em. Nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Michael. Kawa na ławę, dobra? Bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie. Więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, okej? Okay? Matt. W siebie. Łapię, nie chcę, żeby było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co, zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. A tak serio, to zwijam się. Muszę zejść do kolejki. Dobra, na razie. Nara. Dobra. Nara! Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no. Wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. Bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. Porząsiu, dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze, kotku. Dzięki. No, hello. Ktoś tu się z kimś poufala. I to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. O Jezu! Matt! Hej, hej, spokojnie, sorry. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, Matt! Znaczy się, chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój nie? Boże, wiesz co, Matt? Już, już, spokojnie, strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko, okej, okej. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Daj zobaczyć. Wiesz, to jest zepsute w sumie. Nie wiem, nic nie widać. Co? Serio? Założę się, że znajdę jakiegoś dzika, który akurat będzie wsuwał lisa czy coś. Nie, Matt, w ogóle nie warto sobie męczyć oczu. Mnie od patrzenia złapał taki ból głowy, także nie, nie. Okej. Luzik, skoro tak mówisz. Masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku i jesteś otoczona. O kim jestem? Wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? No, nie wiem, tak to ujęłaś, że... Hej! O! Świetnie. Zobacz za to. Gdzie się chowasz, skowroneczku? Wow! Alik!
Hej, Mike! Bum, szakalaka! Teraz mnie masz. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. Znajdę cię, Jess. I co wtedy? Tarczy. O nie, przeciwnie. Już po tobie. O, mam cię. Koniec. Ja wygrywam. I co, uległam? A, chyba nie. Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną. Okej, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Wracamy do schroniska. Tak, ale to jest tak ładnie, wiesz... Cudownie i w ogóle. Wiesz, ja tu mogę zostać nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle, że to zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak.